Cześć, witajcie na kanale Kaczma TV. Dzisiaj poświęcimy sobie odcinek na rozmowę na temat baterii oraz czasu lotu, jaki możemy wyciągnąć z naszym dronem DJ Mavic Air. Bardzo często użytkownicy na forach, na grupach pytają, ile tak naprawdę ten dron powinien utrzymywać się w powietrzu oraz dlaczego nie wytrzymuje deklarowanych przez producenta 21 minut. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie jest to tak naprawdę fizycznie możliwe, aby ten czas tak po prostu sobie wycisnąć bez żadnych dodatkowych operacji i zabiegów. Pozwólcie, że odpowiem na to pytanie w ten sposób. Producent, tworząc drona, przetestował go w optymalnych warunkach, w optymalnych parametrach lotu prawdopodobnie lecąc cały czas do przodu na jakiś tam określony dystans możliwe, że nawet kontroler znajdował się w samochodzie tuż obok drona. I na tej podstawie stwierdził po kilku testach, że bez żadnego problemu dron może przelecieć w powietrzu 21 minut od momentu startu do momentu lądowania i rozładowania baterii. Natomiast w praktyce, jeśli obejrzycie sobie testy na YouTubie czy też jakieś informacje od użytkowników na forach, dowiecie się, że zazwyczaj ten czas wynosi około 15, 16, 17, no sporadycznie 18 minut. Oczywiście niektórzy użytkownicy bez żadnego problemu osiągnęli czas 20 minut, natomiast jest to podyktowane różnymi warunkami, w jakich wszyscy latali. Swego czasu, jak nagrywałem film na temat startu drona w mieszkaniu, również wcześniej wykonywałem kilka testów, o których już też wspominałem na tym filmie. Mianowicie uruchomiłem drona, zawiesiłem go w powietrzu w pokoju i pozwoliłem mu swobodnie unosić się. Efekt był taki, że te pierwsze loty wynosiły tak naprawdę około 16,5 minuty, 17 minut od momentu startu do rozładowania baterii do poziomu około 10%. Jeżeli poleciałem już sobie tym dronem gdzieś daleko, wysoko i Polatałem na przykład wokół bloku czy wokół jakiegoś obiektu, okazywało się, że osiągałem tak naprawdę bardzo zbliżone czasy, na przykład rzędu 18 minut, a przecież raz musiałem zlecieć na jakąś wysokość, powiedzmy 40, 50, 100, a może 200 metrów, a po drugie pokonywałem dystans nawet kilkuset, kilku Tysięcy, no bez przesady, tak, ale około tysiąca metrów podczas takiego jednego lotu. A więc jak to ma się do siebie, że dron wiszący w mieszkaniu osiągnął praktycznie taki sam czas? Weźmy pod uwagę jedną rzecz. Dron, który wisi w miejscu, cały czas pracuje czteroma silnikami po to, aby utrzymać tą pozycję e, nieruchomo, utrzymać wysokość, utrzymać pozycję lewo, prawo, góra, przód, tył i tak dalej. Te silniki cały czas ciężko pracują na to, aby ten dron wisiał sobie w miejscu. Dron, który z kolei leci w powietrzu, tak naprawdę Wykonuje jeden ruch, na przykład w momencie, kiedy kierujemy go do góry, on cały czas po prostu podnosi moc, unosząc się do góry, mając jakieś tam delikatne odchylenia. Jeżeli puścimy go do przodu, no to on będzie po prostu sobie cały czas leciał do przodu. To jest dokładnie tak samo, jakbyśmy poruszali się samochodem, kiedy jedziemy na miasto. Każde przyspieszanie, hamowanie, zmiana biegów powoduje, że to spalanie jest momentalnie tak, bardzo wysokie. Jeżeli dodatkowo będziemy cały czas rozpędzali auto, no to przez kolejne na przykład 20-30 sekund będziemy generowali bardzo duże zużycie paliwa, na przykład na poziomie 15 litrów. W momencie, kiedy wjedziemy na autostradę, wrzucimy na przykład szósty bieg, a więc będziemy się toczyć czy jechać z prędkością 120 km na godzinę, okazuje się, że nasz silnik pali na przykład 3-4 litry na 100 km. Niesamowity wynik i dokładnie tak samo działa. To z dronem. Stąd te 21 minut. Prawdopodobnie testy odbywały się w ten sposób, że dron wystartował, a następnie miał do wykonania przelot po jakiejś tam prostej linii lub jakimś okręgu, czego efektem było wprowadzenie go w stan, w którym silniki tak naprawdę przez cały czas pracowały z taką samą mocą. I to samo możecie zaobserwować na tablicach wyników, którymi chociażby tutaj posiadam. Tu mam na przykład przykład 18 minut lotu, nie wiem czy to się w tej chwili załaduje, natomiast było to 18 minut lotu gdzieś tam wokół Gryfina, gdzie de facto musiałem wystartować, wylądować i jeszcze kilka razy obrócić tym dronem. No ale spójrzcie na to, to jest 18 minut od momentu starta, startu do lądowania, podczas gdy w samym mieszkaniu ten dron utrzymywał się tylko około 17 minut i to dosłownie. Nie więcej jak 17 minut. Zresztą, jeśli obejrzycie sobie testy na YouTube, to też zobaczycie, że te czasy są bardzo zbliżone. Spójrzcie na to: wysokość 91 metrów, loty praktycznie gdzieś tutaj wokół nabrzeża przez cały czas, dystans bardzo niewielki łącznie 1000 metrów, czyli 1 kilometr. Unosiłem się w powietrzu do momentu wylądowania 17 minut, pozostało mi 28% baterii. 28% baterii pozostało mi do końca i jeszcze około 3 minut lotu. Pamiętam dobrze ten lot, ponieważ miałem bardzo duże problemy z wizją i cały czas przerywało, tak? A więc 17 minut w powietrzu, 28% baterii do samego końca. Innym razem tutaj mamy przelot 12-minutowy, ale też niekoniecznie, bo nie zawsze latam tak, żeby tą baterię w pełni wyładować. Latam tyle, ile mam po prostu potrzebę, aby wystartować, zrobić zdjęcie i. Wylądować. Niemniej jednak mamy 12 minut i stan baterii 44% do końca. De facto, gdybym nadal sobie polatał w ten sposób, to niewykluczone, że osiągnąłbym stan około 20 minut, nawet przechodzimy dalej. 15 minut, przelot późną nocą. I zaraz zobaczymy, jak to się załaduje. Pokażę Wam, jak to wyglądało. Możemy sobie tutaj przewijać. 14 minut, 37% do końca, prawie 15 minut, i pokazuje, że jeszcze przez 5 minut będzie latał. Prawdopodobnie, gdybym go tak zostawił, to mógłbym bez żadnego problemu osiągnąć status nawet 19 minut. No ale to oczywiście wszystko zależy od tego, co bym jeszcze tam w tym powietrzu robił. Mówię, najbardziej optymalnym lotem jest tak naprawdę lot, w którym silniki przez cały czas. Pracują z taką samą mocą. Zwróćcie uwagę, tutaj, tu mamy czas 16 minut, 14% do końca, ale warto pamiętać o tym, że silny, bardzo silny wiatr wiał, chociaż przelot, jak widzicie. Jeżeli chodzi o jakieś trasy, niewiele się różnił od tego, który przed chwilą pokazywałem z Gryfina. A więc jeżeli chcielibyście sobie oczywiście sprawdzić to, co ja w tej chwili wam pokazywałem, po uruchomieniu aplikacji DJ Go przechodzimy do sekcji Mi i tutaj mamy coś takiego jak Flight Record. Nie wiem dlaczego pokazuje mi to z kilku profili, nie wiem dlaczego w kółko się te kilka profili ładuje, ale to nie ma znaczenia. Na jednym pokazuje mi 0%, na innym. Że mamy już tam któryś 14 czy któryś poziom łącznie. Także odpowiadając na pytanie, czy to normalne, że dron lata 15-16 minut? Tak, jest to jak najbardziej normalne i jest to zależne od trybu lotu, w którym się znajdujemy, w jaki sposób latamy, czy dużo skręcamy, czy dużo zmieniamy wysokości, zawracamy, czy nawet po prostu zostawiamy tego drona, aby wisiał w powietrzu. Czy jesteśmy w stanie wyciągnąć 20-21 minut? Jak najbardziej tak. Jeżeli będziemy tego drona wpuszczać w jakiś stały, prosty ruch, Prawdopodobnie bez żadnego problemu te 21 minut wyciągniemy. Natomiast średnia wartość, myślę, że to jest w przedziale od 15 do 17 minut, zakładając, że chcemy trochę pokombinować, polatać, wznieść się, wylądować. Tak samo z lądowaniem, tak przy lądowaniu przecież silniki też pracują, natomiast z dużo mniejszą mocą. Co możemy zrobić? Czy większa bateria by rozwiązała problem? Niekoniecznie. Większa bateria oznacza większy ciężar dla samego drona, a to oznacza z kolei potrzebę dostarczenia większej ilości prądu do silników. A tym samym oznacza to większe obciążenie samych silników, a więc koło się zamyka, następuje większe zużycie baterii. Więc nawet jeśli mamy ogniwo, powiedzmy 2000, byśmy do Mawika dołożyli, byśmy mieli 3000, podaję przykład, to yy, obciążenie silników. Spowodowane tym, że mielibyśmy dodatkowe np. 50-60 gramów, prawdopodobnie spowodowałoby, że dron unosiłby się dokładnie tyle samo w powietrzu, niewykluczone, że miałby mniejszą prędkość, a dodatkowo byłby narażony na szybsze uszkodzenie czy też zużycie się silników. Dlatego czas pracy na baterii, dobór akumulatora, waga drona, rozmiar skrzydeł, rozmiar śmigieł, przepraszam, czy też dobór silników, które są używane do tego, żeby te śmigła wprowadzić w ruch. Jest to kilka elementów, które przekładają się docelowo na to, w jaki sposób ten dron jest skonstruowany. Mavic Pro wyciąga na przykład 4 minuty. Więcej. Jest większym dronem, ma większe śmigła, ma większą baterię, z tego co pamiętam, tak? A więc przekłada się to automatycznie, większy ciężar przekłada się na większe zużycie prądu, na mocniejsze silniki, które są w stanie tego drona podnieść. Różnica wynosi 4 minuty. Air, jak widzicie, mamy tu czas około 20 minut, no i spark, który tak naprawdę wyciąga te czasy jeszcze dużo, dużo krótsze. Natomiast on jest też dużo, dużo mniejszy, no ale ma też mniejszą baterię. Także tutaj cały czas mamy po prostu takie zamknięte koło, w którym Dopasowujemy rodzaj i moc silnika, napięcie, prąd, które jest dostarczany do tego silnika, pojemność, wagę baterii, wagę samego drona oraz jego konstrukcję. Nie przeskoczymy i nie oszukamy fizyki. Czy możemy się spodziewać lepszych wyników? Czy ktoś na przykład wymyśli lepsze ogniwa? Jak najbardziej tak, oczywiście, jeżeli nie zmieni się waga ogniwa. Niewykluczone, że będziemy mogli osiągać jeszcze lepsze czasy, powiedzmy, przy tym samym dronie, ale musielibyśmy dostać do ręki nową baterię o dużo, dużo większej pojemności, co oznacza, że musiałaby być w jeszcze lepszej technologii, zapewniającej um, upchanie w tym samym rozmiarze ogniw o wiele większej pojemności. Jeżeli tam po, pojawił się w internecie taki żart, w którym ktoś wymyślił, że Trzy baterie będzie można na Mavicu Pro zamontować. No tak, tylko że to się by wiązało z tym, że mielibyśmy obciążenie drona plus ekstra, dajmy na to 400 gramów, co by spowodowało, że on prawdopodobnie by wystartował, natomiast po dłuższym takim locie, niewykluczone, że same śmigła, przepraszam, same silniki po prostu by padły, tak? One by się tam zapaliły, zagrzały się. To oczywiście też jest większa temperatura pracy. Dostarczanie większego napięcia oznaczałoby też przyspieszoną pracę ogniw, a więc i zużycie ogniw samej baterii i tak Także składowych jest bardzo dużo. Fizyki nie oszukamy. Odpowiadając jeszcze raz na pytanie, dlaczego nie latam 20 minut, a na przykład 15? Jest to spowodowane stylem latania. Z tego co wiem, jeżeli przejdziecie w tryb chyba tripoda albo cinematic, ta bateria potrafi lecieć jeszcze szybciej w dół. Jeżeli zaczniecie bardzo powoli poruszać się nad miastem, jakieś kręgi toczyć niewykluczone, że ta bateria będzie spadała jeszcze szybciej w dół, a więc optymalne byłoby latać szybko, w linii prostej, startować z punktu A, lądować w punkcie B i w ogóle nie wracać. Tyle w tym temacie. Nie przejmujcie się, ćwiczcie techniki latania, uważajcie na wiatr, testujcie różne metody przemieszczania się z punktu A do B, aż w końcu znajdziecie odpowiedź na pytanie: dlaczego raz latam 13 minut, dlaczego innym razem mam to 17 minut, a dlaczego tak jak w moim przypadku, osiągnąłem 18 minut, i jeszcze zostało mi te 25% baterii, na to, żeby wylatać dodatkową minutę czy dwie minuty. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli mielibyście jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach do tego filmu, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.